Ewangelię. Słyszeliśmy, że Chrystus w godzinie swego konania mówi: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. W Księdze Mądrości, w 3 rozdziale, 1 wersetu czytamy takie słowa. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męk. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Myślę, że dla wielu z nas po ludzku odejście kaźni jest zbyt szybkie, po ludzku niesprawiedliwe. Ale ja chciałbym mieć do Was, drodzy, jeszcze prośbę. Po pierwsze, żebyście puścili Kasię wolną. To znaczy, żebyście pozwolili odejść do domu Ojca. Bo to, że umarła, tego jesteśmy świadomi. Ale obawiam się, że wielu z nas mentalnie nie chce jej puścić. Dlatego o to Was proszę, żebyśmy jej nie przytrzymywali w niewygodnej dla niej rzeczywistości. Drugie, jeśli dzięki osobie Kasi zaszła w Waszym życiu jakakolwiek pozytywna zmiana w życiu Marcela, ogromna, to podziękujcie dzisiaj za to Panu Bogu. Kasi przez modlitwę w Komunii Świętej. I trzecia prośba. Kasia się dała poznać jako osoba bardzo pozytywna, otwarta, kontaktowa. I jeszcze jedna bardzo ważna cecha świętych. Uśmiechnięta. Pomimo tego, że dzisiaj jest nam trudno, to proszę Was, wspominając jej osobę, bądźcie uśmiechnięci, bądźcie ludźmi wiary, w zmartwychwstanie, ludźmi nadziei i ludźmi miłości. Bo właśnie można powiedzieć, że ten uśmiech na twarzy w relacji do drugiego człowieka świadczy o tym, że nie masz wobec niego złych zamiarów. Dlatego proszę Was w imieniu Kasi, byście się uśmiechali, byście nieśli światło miłości. Myślę, że Kasia nie chciała tego zrobić smutnym, ale właśnie głęboko czerpiących z życia we właściwy chrześcijański sposób. Wszystkim dziękuję za obecność, za modlitwę. O nią też ciągle proszę. Kasiu,
spoczynek.